bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Ach, ta historia. A do tego jeszcze w sukurs jej wchodzi poezja, bo przecież wszyscy pamiętamy Rotę Marii Konopnickiej i śpiewamy: nie będzie Niemiec pluł nam w twarz, nie dzieci nam Germanił. Tak mi się wydaje, że era zaborów jeszcze trwa. Kiedy właśnie z serca Niemiec, z kolonii, dochodzą nas słuchy, że tuż koło katedry, słuchy, to są fakty, muzułmanie stworzyli kocioł, a w nim może nie wszystkie zgwałcili, ale część kobiet, Niemek, a Niemcy, faceci, mają pretensje o to do Polaków. Właściwie to jest ten rykoszet, kiedy oni swoje frustracje muszą w jakiś sposób rozładować. No a kto jest chłopakiem do bicia? No pisowska Polska, bo przecież kolesie nie bili, kolesi z bandy Tuska. A tych, którzy teraz wygrali wybory, że robią porządki w kraju, no to za łeb tatarzyna. A tatarzyn za drugi łeb trzyma, bo przecież my nie możemy być obojętni wobec takich pomówień, oszczerstw, w ogóle traktowania nas jako bandy świń, które dorwały się do koryta europejskiego i tylko z niego korzystają. Przepraszam za być może radykalne słowa, radykalną narrację, jak to teraz establishment mówi, ale tu radykalizm jest potrzebny, a szczególnie wtedy, kiedy w jakimś tam czasopiśmie niemieckim na okładce tego czasopisma rysują białą kobietę, a w jej kroczu czarną rękę. I potem redaktor naczelny tego czasopisma przeprasza, bo przecież mógł to być stereotyp, że no, rasistowski, dlaczego czarna ręka? A jakby była biała ręka w kroczu czarnej kobiety, to co to by było? Albo w kroczu żółtej kobiety? Proszę Państwa, do czego my dochodzimy? Do czego poprawność polityczna nas zmusza wręcz? A w naszym grajdołku lokalnym? Jest afera śmieciowa, proszę Państwa, i obok niej nie można przejść obojętnie. Dlatego też nie przechodzimy obojętnie i coś mi się wydaje, że ten i kolejne numery tygodnika, co słychać, tudzież naszej telewizji, zdominuje właśnie afera śmieciowa w gminie Mrozy, spowodowana zresztą przez samego wójta, a teraz burmistrza Dariusza Jaszczuka. Pan Darek pewnie znowu się na mnie obrazi, ale ja nie mówię, że do końca jakby on sprokurował to wszystko. Ale tak się złożyło, że chciał dobrze, a wyszło niestety źle. Być może chciał dobrze, bo to też nie jest do końca wiadome. Witam Państwa bardzo serdecznie w trzecim tygodniu 2016, proszę Państwa, już 16 roku. Styczeń, plugawa, by nie powiedzieć jeszcze dosadniej, pogoda, ni to zima, to takie bezzimie, jak teraz mówią wszyscy, no też z establishmentu, bezzimie. Musimy się chyba do tego
wyrazów słowa przyzwyczaić, będzie potem bezwiośnie, bezlecie, bez jesień, bez Polska. No zobaczymy. Natomiast u nas jest radośnie, no oprócz tych śmieci oczywiście, ponieważ na okładce najnowszego, trzeciego numeru mamy młode małżeństwo z pierwszą córeczką, Amelką, z Poddębego, właśnie z Zadębego, z Olesina. To pierwsza dama powiatu 2016 roku, urodzona o 17 z minutami 1 stycznia. Ponieważ już od 20 lat staramy się pokazywać właśnie te pierwsze damy, pierwszych mężczyzn powiatu z rodzicami, a przynajmniej z mamą, bo nie zawsze tata jest. Tutaj się zdarzyło, że pan Mateusz był z panią Dorotą i właśnie trzyma swoją pierworodną. Gratulujemy. W środku jest na stronie 5 opis tej sytuacji, tudzież pierwszego mieszczanina Jasia Rokickiego. No i oczywiście w naszej telewizji wywiady z rodzicami, no bo dzieci jeszcze nam nic nie powiedziały, natomiast zaprosiliśmy się na chrzciny. Za pół roku będzie chrzczona Amelka i na pewno już jakieś gugu nam wtedy powie. Oto najnowszy numer naszego tygodnika i jego okładka. Bardzo szczególna, jedyna taka w roku z tytułem Pierwsi do życia. Tak, proszę Państwa, przechodźmy do spraw naszych, bo wiadomo, że w polityce krajowej czy europejskiej, ba, ogólnoświatowej tego nie dogonimy, nie naprawimy, możemy tylko ubolewać, że tak się dzieje, że taki nalot oszczerczy jest na nasz kraj, który chce się samodzielnie, samoistnie, suwerennie rozwijać. I co komu do tego? Na szczęście prezes Kaczyński spotkał się z premierem Orbanem. Być może Węgier nam coś podpowiedział, może pewne rzeczy ustalili, jak nie dać się tego odium, temu odium kłamstw płynących z Zachodu. Co ciekawe, proszę Państwa, że nie płyną one ze Wschodu, tylko właśnie z Zachodu, z tych rejonów, którym się oddaliśmy no, w 89 roku, idąc w gospodarkę bardzo kapitalistyczną, patrząc z podziwem na rozwój Zachodu. Ale tam się zaczyna wszystko psuć, na co polscy księża, hierarchowie już zwracali uwagę. Zresztą papież Jan Paweł II, święty nasz papież Polak, już wtedy mówił, że Europa ma dwa płuca, tylko nie dopowiedział jedno. Zresztą może nie wiedział, że to płuco zachodnie już niestety, ale jest trochę gruźlicze. Musimy podążać za dobrem, a zło odrzucać. Wiadomo, że trudno odcedzić samo dobro. No, ono w krystalicznej postaci zazwyczaj nie występuje, ale jeśli się postaramy, to zazwyczaj możemy dociec, co jest dobre, a co złe, albo w części przynajmniej dobre, albo wybrać zło mniejsze. Czy rzeczywiście w mrozach dojdzie do wyboru zła mniejszego? Piszemy o sesji w mrozach, o konflikcie śmieciowym, o tym, że burmistrz Jaszczuk bardzo gęsto tłumaczył się i radnym, no może mniej radnym, bo tam rada jakby cała jest za burmistrzem, natomiast może bardziej tłumaczył się gościom, którzy przybyli na radę, którzy wcześniej mieli spotkanie. I takie spotkania zresztą zanoszą się w tym tygodniu, w czwartek właśnie w mrozach, w niedzielę w Kałużynie, bo również burmistrz Soszyński też maczał palce w tym procederze. A co to za proceder w ogóle? Otóż to, że powiat już
Wcześniej były dyskusje o RIPOK-u, czyli o takim regionalnym składowisku odpadów, z przerobie tego, gdzie będzie nie tylko segregacja, ale również całkowity przerób, że tam już nic praktycznie nie zostanie po tych śmieciach. Natomiast w planie wojewódzkim, planie zagospodarowania środowiska i śmieci również, jest napisane, że nie tylko RIPOK, ale również i składowisko. I co ciekawego, że składowisko, RIPOK jest niepotrzebny, czyli ta przetwórnia śmieciowa, a składowisko województwo jest potrzebne i tam zaplanowano właśnie między Mrozami a Kałuszynem takie wielkie śmieciowisko, składowisko urządzić. No i teraz trzeba to wszystko odkręcić. Czy się uda? Nie wiem. Dzisiaj w audycji, a jest wtorek, proszę Państwa, 11 stycznia, była rozmowa na ten temat. I w ostatniej minucie, a właśnie w 5 minutach programu, prezes firmy Ekonatura 2 przyparł burmistrza Jaszczuka do muru, opowiadając, jak właściwie było, jak on się starał o kupienie tego terenu i z przeznaczeniem właśnie na przetwórstwo śmieciowe, co mu oczywiście burmistrz wraz z radą umożliwili, robiąc odpowiednie studium zagospodarowania przestrzennego i wprowadzając tam właśnie zapis, że tam takie instalacje śmieciowe mogą powstać i do tego to składowisko. Co ciekawe, no ponieważ nie mogą instalacji zamontować, a tylko składowisko śmieci, więc będzie tam wysypisko. No i tutaj koło się zamyka. Zobaczymy, co będzie dalej. Oczywiście burmistrz Jaszczuk powiedział, że gdyby ruszyła budowa, on zrezygnuje ze stanowiska. Ja natomiast swoim felietonem proponuję, by zrobić referendum trzem panom burmistrzom. Jaszczukowi, Soszyńskiemu i Jakubowskiemu. A za co Jakubowskiemu? A za to, że pan Jakubowski chce należeć do rewiru warszawskiego prawie dwa razy, a być może będzie i dwa razy droższego niż rejon siedlecko-ostrołęcki. Ceny są znacznie, znacznie wyższe, czym wskazuje mistrza na wyższą odpłatność za wywóz śmieci. No i, że tak powiem, sprawa, afera wręcz śmieciowa łączy się u nas na pierwszej stronie, na trzeciej, tam gdzie jest mój felieton, z nominacją, powołaniem Sylwestra Dąbrowskiego na pierwszego wicewojewodę mazowieckiego. Nie ukrywam, to mój kolega jeszcze z lat 90., jeszcze z czasów, kiedy pracowaliśmy razem w magazynie Dzwon, kiedy on był prezesem tego stowarzyszenia, a ja byłem redaktorem naczelnym czasopisma przez 4,5 roku. Z niego wzięło się w ogóle co słychać z tego Dzwonu, ale Sylwek był o tyle fantastycznym gościem, że kiedy postanowiłem założyć własną, niezależną gazetę, tygodnik, on jeszcze umieścił mi reklamę w Dzwonie, by rozpropagować moje nowe czasopismo. Oczywiście, jak Państwo wiedzą, ja rywalizację na rynku prasowym wygrałem i od 20 lat mają Państwo nasze co słychać. Piszą do nas w sprawie śmieci, jeszcze na chwilę wrócę. Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kałuszyńskiej o właśnie winach burmistrza Soszyńskiego. Zachęcam do przeczytania tego listu. Tam jest bardzo mocno wyłuszczone, jakie to winy właśnie ten burmistrz ma. Ruszyły darmowe porady w naszym powiecie. Będziemy to sprawdzać. Na razie, proszę Państwa, przytaczamy punkty porad bezpłatnych. Wiadomo, że to jest ograniczone, że nie każdy może korzystać z tych porad, ale kto może, to jest właśnie też wyłuszczyłem, kto może to korzysta i zobaczymy, czy to
działa już niedługo, proszę Państwa. No i przejdźmy do rzeczy bardzo, bardzo ważnych w ostatnim momencie, a więc całej plejady imprez związanych z 6 stycznia, a więc ze Świętem Trzech Króli. Już niech będzie króli, chociaż ja uważam, że lepiej byłoby mówić królów, ale zostańmy przy tym Uzusie. Święto Trzech Króli w Mińsku Mazowieckim i jasełka wystawiane na przykład w Stanisławowie oraz anioły nastroju w Chrośli. Tam się odbywa taki przegląd kolęd i pastorałek. Byliśmy, nagraliśmy, to samo jest w Stanisławowie, gdzie pokazano i dary z wiary, a więc wynikające właśnie z obchodów Święta Trzech Króli, jasełka, koncert orkiestry dętej i chóru lira. A w Mińsku pochód był z wielbłądem, proszę Państwa, na którym zasiadł, cwałował radny Robert Ślusarczyk. To właśnie jemu powierzono wielbłądzi marsz, czyli prowadzenie marszu na wielbłądzie. To nowum w Mińsku Mazowieckim. Mamy wrażenie, że już niedługo, a więc za rok, tych wielbłądów będzie kilka, chociaż jak twierdzi Adam Zawadzki, który koordynuje Orszak Trzech Króli, Miński Orszak Trzech Króli, wypożyczenie wielbłąda z cyrku nie jest takie proste. Nawiązujemy w kontekście powołania pana Sylwestra Dąbrowskiego na wojewodę. Odkurzyliśmy pewne rzeczy zmieni, bo przecież tam Sylwester Dąbrowski, jak Państwo wiedzą, oprócz tego, że był 10 lat wójtem gminy Mińsk Mazowiecki, był przez 4 lata zastępcą dyrektora. Po odwołaniu dyrektorki właśnie on zarządzał placówką i byliśmy tam jesienią. Jeszcze była to jesień bardzo ciepła, jak widzą Państwo na zdjęciach, jeszcze marynarki trzeba było zdejmować, ale odkurzyliśmy ten temat w kontekście właśnie, że powiat ma problem. Ma problem z uwagi na to, że będzie musiał organizować nowy konkurs na dyrektora DPS w Mieni, DPS-u, tego dużego DPS-u, Świętego Józefa w Mieni, a więc tuż przy trasie do Cegłowa. Co wyniknie dalej, zobaczymy. Mam nadzieję, że ktoś zechce w ogóle zdecydować się na tak ciężki kawałek dyrektorskiego chleba. No i jest afera w Sulejówku. Pani dyrektor Anna Padzik spełniła rolę kłody rzucanej pod nogi radnym miejskim, ponieważ nie chciała, by drzwi do apteki były w tym, a nie innym miejscu. Jest afera, mamy już pierwszą odpowiedź, pierwszą reakcję pani dyrektor, ale myślę, że po przeczytaniu tego artykułu i po wzięciu wiedzy na temat decyzji zarządu powiatu, zobaczymy, co się dalej dzieje. A tytuł związany z sesją w Mrozach jest właśnie na stronie, proszę Państwa, 15. Feniks intrygi. Jak Feniks z popiołu powstaje Jaszczuk, ale zobaczymy, czy da radę powstawać tak cały czas i do końca. W ramach naszych porad warto wiedzieć, lepiej z azotem jest o pompowaniu kół. Nie powietrzem, a właśnie azotem. Pompuję, ja osobiście pompuję, to kosztuje 20 zł. Teraz współpracujemy właśnie, bo tak jest, że my powinniśmy, proszę Państwa, ja się tego nie wstydzę i mogę to mówić otwarcie, współpracować z tymi, którzy z nami współpracują przede wszystkim, ponieważ autoserwis ulokowany na końcu ulicy Nowy Świat współpracuje z nami, zresztą to jest stała reklama autoserwisu. Warto współpracować nasze firmy, te, które istnieją w Mińsku, ze sobą, żeby współpracowały, byłoby kapitalnie. Natomiast ja się bardzo cieszę z obłożenia sklepów, tych właśnie marketów, podatkami,
czy to będzie od obrotu, czy to od powierzchni, to już jest bardzo obojętne, ale wtedy dopiero ruszy konkurencja między naszymi małymi sklepikami, a tymi dużymi. O ile w ogóle taka konkurencja jest możliwa. Domniemam, że już praktycznie jest niemożliwa, a szczególnie producenci rozproszeni stają na pozycji spalonej wobec takiego giganta, nie będę wymieniał tu nazw, zagranicznego, który po prostu dyktuje ceny i producent nie ma nic do powiedzenia. Nie mówiąc o kliencie, bo klienci też nie mają nic do powiedzenia. Chciałbym zwrócić uwagę jeszcze Państwa w nowym numerze na Witamy na świecie. Jest cała strona noworodków, chociaż jak właśnie pisałem przy okazji tych właśnie pierwszych w 2016, pierwsi do życia, urodziło się w Mińskim Szpitalu 1030 noworodków w 2015 roku, czyli o 50 mniej niż w 2014 roku. Co to oznacza? Ano to oznacza, że nie tak mińska porodówka przeżywa kryzys, jak w ogóle jest kryzys demograficzny w Polsce, którego na razie nie podniósł, nie wiem, czy podniesie te 500 zł na dziecko. Poza tym mińska porodówka będzie miała jeszcze jeden problem, bo szykuje się remont oczekiwany. Jak rozmawiałem z pielęgniarką główną oddziałową, panią Gańko, zdaje się, Zofią Gańko, to mówiła, że warunki mają dobre, jest wszystko w porządku, jeśli chodzi o higienę. Natomiast jeśli rzeczywiście o stan infrastruktury, jest fatalnie, co zresztą ordynator Florczak pokazywał podczas wizyty właśnie w szpitalu radnych powiatu mińskiego. Szykuje się remont całego tego bloku ginekologiczno-położniczo-noworodkowego. I wtedy no, dopiero będziemy mogli osądzać liczbę dzieci, kiedy wróci to do normy, bo w warunkach takich kryzysowych trudno rzeczywiście tu o wiarygodną czy obiektywną chociażby ocenę. Drodzy Państwo, w kontekście jeszcze tej okładki chciałbym jedną rzecz powiedzieć, że jeśli my się nie weźmiemy, my, wszyscy, a właściwie młodzi Polacy do roboty, no to będziemy mieli to, co mają w Niemczech, czyli hordy obcokrajowców, którzy gwałcą polskie kobiety. Nie wiem, czy my, Polacy, mężczyźni, mamy tyle honoru, a właściwie braku honoru, by to ścierpieć. No jeśli jesteśmy Niemcopodobni, to możemy tak zakładać, że chcemy tego. Ale myślę, że żaden porządny facet, dżentelmen, nie pomyśli nawet o tym, by nam tutaj robił ktokolwiek dzieci i z obcokrajowców, no, z emigrantów. Ale tak będzie, jeśli się sami nie weźmiemy do roboty. Być może to, co mówię, nie jest takie miłe dla ucha, ale prawdziwe, proszę Państwa. Bo trzeba mówić zawsze prawdę. I tak jak w kontekście śmieciowym, już od 2012 roku było wiadomo, że tam w okolicach Mrozu może powstać właśnie śmieciowisko, nikt o tym głośno nie mówił. Wszyscy sprawę przemilczali. No i mamy, proszę Państwa, 2012, 13, 14, 15, 3 lata, czwarty rok już sprawy i dopiero to szydło wyszło z worka. Szydło? A no właśnie, ja życzę pani Beacie Szydło, naszej wspaniałej pani premier, by jej się udało. By jej się udało wszystko doprowadzić do końca i czy nazwiemy prezesa Kaczyńskiego premierem, naczelnikiem, wodzem, demiurgiem, to jest bardzo, bardzo obojętne. Mam nadzieję, że on wie, co robi, bo jeśli takiej nadziei bym nie miał, to już bym dawno zlikwidował i to czasopismo, i telewizję, i wszystko, i poszedłbym gdzieś
do, wyjechał do, tak jak mówiłem, do Kanady albo Australii, bo dalej i tam rozpoczął jakieś nowe, przyzwoitsze być może życie. Ale cóż to życie na obczyźnie, proszę Państwa. My, tu urodzeni, powinniśmy pieścić naszą ojczyznę, nasz kraj i zawsze pamiętać, że nigdzie więcej nie będzie nam lepiej. Chociażbyśmy tutaj nie mieli tak, jak chcemy, ale naprawdę Polska jest pięknym krajem, cudownym i życzę Państwu, żebyście się w nim dobrze czuli. Nawet jeśli jest taka pogoda pod psem, jak mówimy, ale będzie lepiej, na pewno, wraz z upływem dni, albo przyjdzie prawdziwa zima, albo już wiosna, czego wszystkim Państwu życzę. Kłaniając się, życzę sukcesów w pracy, zdrowia, no i do zobaczenia za tydzień. Do widzenia Państwu. Słychać TV.